Ewangelia według Jana, rozdział 12 Wtedy Jezus szóstego dnia przed Paschą przyszedł do Betanii, gdzie był Łazarz, który zmarł, a którego wzbudził spośród umarłych. Tam przygotowali mu wieczerzę, Marta usługiwała, a Łazarz był jednym z tych, którzy z nim byli przy stole. Gdy Maria wzięła fund prawdziwego pachnidła narodowego, drogocennego, namaściła stopy Jezusa. Wytarła swoimi włosami jego stopy. Napełnił się dom wonnością pachnidła. Wtedy powiedział jeden z jego uczniów, Judasz, syn Szymona, Iskariota, zamierzający go wydać, Dlaczego tego pachnidła nie sprzedano za trzysta denarów i nie rozdano ubogim? To mówił nie dlatego, że troszczył się o ubogich, ale dlatego, że był złodziejem, miał sakiewkę i nosił to, co do niej włożono. Jezus więc powiedział: Zostaw ją, na dzień mojego pogrzebu to zachowała, ubogich zawsze wśród siebie macie. Ale mnie nie zawsze mieć będziecie. Dowiedziała się więc wielka rzesza z Żydów, że jest tam i przyszli nie tylko z powodu Jezusa, ale żeby zobaczyć też łazarza, którego wzbudził z martwych. Postanowili arcykapłani, aby łazarza też zamordować. Z powodu niego wielu z Żydów odchodziło i wierzyli Jezusowi. Nazajutrz wielu ludzi przybywszy na święto usłyszało, że Jezus idzie do Jerozolimy. Wzięli gałązki palm i wyszli mu na spotkanie, wołając: Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana, król Izraela. Jezus, znalazłszy osiołka, usiadł na nim, jak jest napisane: Nie bój się, córko Syjonu. Oto Twój Król przychodzi, siedząc na źrebięciu oślicy. Uczniowie Jego początkowo tego nie zrozumieli, ale gdy Jezus został uwielbiony, wtedy przypomnieli sobie, że to było o Nim napisane i to Mu uczynili. Świadczyli więc ludzie będący z Nim, gdy Łazarza wywołał z grobu i wzbudził Go z martwych. Dlatego tłum wyszedł na jego spotkanie, bo usłyszał, że to on uczynił ten znak. Wtedy mówili Faryzeusze między sobą: Widzicie, że nic nie zyskacie, oto cały świat poszedł za nim. Byli niektórzy Grecy z przychodzących, aby się modlić święto, ci więc podeszli do Filipa z Betsaidy w Galilei i prosili go: Panie, chcemy zobaczyć Jezusa. Poszedł Filip i powiedział Andrzejowi, i znowu Andrzej i Filip powiedzieli Jezusowi. Jezus odpowiedział im: Nadeszła godzina, aby został uwielbiony syn człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę mówię Wam: Jeśli by ziarno pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie umarło, pojedyncze zostaje. Lecz jeśliby umarło, przyniesie obfity owoc. Miłujący swoje życie utraci je, a nienawidzący swojego życia w tym świecie ku życiu wiecznemu je zachowa. Jeśli ktoś mi służy, niech idzie za mną. Gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. Jeśli ktoś będzie mi służył, uczci go mój ojciec. Teraz dusza moja jest wstrząśnięta. Czy powiem Ojcze, zachowaj mnie od tej godziny? Przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij swoje imię. Rozległ się wtedy głos z nieba. Uwielbiłem i ponownie uwielbię. Wtedy tłum stojący i to słyszący mówił zagrzmiało. Inni mówili Anioł mówił do niego. Jezus odpowiedział, nie ze względu na mnie był ten głos, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd tego świata, teraz władca tego świata zostanie wyrzucony na zewnątrz, gdy będę wywyższony nad ziemię, pociągnę wszystkich do siebie. To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią ma umrzeć. Ludzie odpowiedzieli mu, Słyszeliśmy sprawa, że Chrystus trwa na zawsze. Jak więc ty możesz mówić, że musi być wywyższony Syn Człowieczy? Kim jest ten Syn Człowieczy? Jezus więc powiedział im, Jeszcze na krótki czas światło jest z wami, chodźcie dopóki macie światło, żeby nie ogarnął was mrok, chodzący w mroku nie wie dokąd odchodzi. Dopóki macie światło, wierzcie światło, abyście byli synami światła. Gdy Jezus to powiedział i odszedł, ukrył się przed nimi, chociaż tyle znaków uczynił wobec nich, nie uwierzyli mu, aby wypełniło się słowo proroka Izajasza. Panie, kto uwierzył naszej wieści i komu zostało objawione ramię pana? Dlatego nie mogli uwierzyć, bo ponownie powiedział Izajasz: Zaślepił ich oczy i zatwardził ich serce, aby nie widzieli oczami i nie rozumieli sercem i nie nawrócili się, a ja, żebym ich nie uzdrowił. To powiedział Izajasz, gdy widział jego chwałę i mówił o nim. Mimo to jednak wielu z przywódców mu uwierzyło. Ale z powodu Faryzeuszy nie przyznawali się, aby nie zostali wyłączeni z synagogi. Umiłowali bowiem bardziej chwałę ludzką niż chwałę Bożą. Jezus wołał: Wierzący mi, nie mi wierzy, ale temu, który mnie posłał. Widzący mnie widzi tego, który mnie posłał. Ja światło przyszedłem na świat, aby każdy wierzący mi nie pozostał w mroku. A jeśli ktoś, Słuchałby moich słów i nie uwierzył, ja go nie sądzę, bo nie przyszedłem, żeby sądzić świat, ale żeby świat zbawić. Gardzący mną i nie przyjmujący moich słów, ma swojego sędziego, słowo które mówiłem, ono osądzi go w dzień ostatni. Bo ja nie mówiłem sam z siebie, ale Ojciec, który mnie posłał, on mi dał polecenie, co mam powiedzieć i co mówić. Wiem, że polecenie jego jest życiem wiecznym, dlatego, co ja wam mówię, to mówię tak, jak mi powiedział ojciec.